Witamy! Z tej strony Jazgot i Reaper. Ten filmik zostaje nagrywany specjalnie, bo chcemy was poinformować o pewnych sprawach, które miały miejsce. O wielu zmianach, tak dokładnie. Czy może nie tylu po wielu? Po pierwsze mamy nowe fotele. A, no tak. Czy? Są bardzo wygodne. I będą nam pomagać w nagrywaniu dla was. Zagrajmy. O ile nie zaczniemy wcześniej, jak się usadowimy w nich. Tak, i jest jedna większa zmiana niż nasze fotele. Dziwne, prawda? Chodzi o to, że zaproponowano nam partnerstwo ze strony TGN, czyli The Game Net. I przyjęliśmy je. Tak, nie informowaliśmy was o tym wcześniej. Na pewno już zauważyliście zmianę logo, prawda? Szata graficzna na stronie. Polecane, prawda, mamy też w kanałach. Jest prosty powód, dlaczego was nie informowaliśmy. Zaczynam kłamać. Nie ma TGN. Jest prosty powód, tak, dlaczego nie informowaliśmy nas wcześniej. Po prostu nie byliśmy pewni, czy w ogóle nie, w to wejdziemy. Reaper, ja w sumie to byłem pewien, że chcę coś takiego zrobić, ponieważ człowiek, który do mnie napisał, wiecie, pośrednik, był bardzo uprzejmy. Oczywiście cała rozmowa przebiega po angielsku, nie chwaląc się, prawda? Ja tutaj, prawda, z mojej umiejętności angielskiego to wykazałem najwyższej wagi. Jak jest cześć. Tak było, tak było. Chodzi o to, że bardzo mili ludzie są w TGN, uprzejmi, pomocni. Poza tym mamy profit z tego, co będziemy robić. Ale wracając, nie chcieliśmy wam zaprzątać głowy, prawda? To jest nasza sprawa. Rozumiem, że wy też macie wkład i że jesteście na naszym podwórku na YouTubie, prawda? Jesteście tam z nami i my was nie wykluczamy z naszego życia na YouTubie, prawda? Chodzi o to, że to była nasza decyzja. Reaperowi chodziło o to, że on nie był pewien. On nie był taki do końca przekonany. Bo chodziło o to, bo nie byliśmy pewni do końca, czy oni każą nam zmienić sposób nagrywania filmy, może nawet, które mieliśmy nagrywać. Duża batalia była z filmami muzycznymi, ponieważ niektóre niby miały łamać tego prawa autorskie, ale tak naprawdę nie łamią, prawda? Bo nie mamy ani jednego, jak to się mówi, ostrzeżenia. Żadnych roszczeń nie mieliśmy dotyczących praw autorskich, więc jesteśmy czyści. Nie są w żaden sposób, nie są w każdym aspekcie dokładne te covery wszystkie, bo zawsze jakiś aspekt będzie zmieniony, typu, że niepełen utwór, albo jakiś, nie wiem, jeden dźwięk, nie ten, czy coś w tym rodzaju. No dokładnie. Więc prawa raczej w tym momencie się nie zmieniają. Tak samo jak się pytaliśmy o różne inne aspekty, typu przeklinanie, to zdziwiliśmy się, bo nie ma z tym żadnego problemu. Tak, ale to już mniejsza. Nasz sposób nagrywania się nie zmienił. Jesteśmy jacy byliśmy, a będziemy jacy jesteśmy. Jesteśmy, dobrze powiedziałem. Tego właśnie nie ma... Wybaczcie, ale... Tutaj jestem dumny z nas, że zaproponowano nam partnerstwo, nie musieliśmy się o nic dobiegać, że doceniono nasz kanał, naprawdę. Jeszcze chodzi o to, że nie widzimy w tym nic złego, że teraz należymy do partnerstwa YouTube'a i że czerpiemy z tego korzyści. Może wyjaśnię inaczej. Może wyjaśnię inaczej, bo wielu z was będzie uważało, że sprzedaliśmy się, ponieważ chcemy zarabiać na tym, co robimy. Ale powiedzcie szczerze, ilu z was nie chciałoby... zarabiać na tym, co lubi robić. No, to jest nasze hobby. Wy lubicie nas oglądać, a my lubimy, jak nas oglądacie. Znaczy, wiecie, o co chodzi. No, jeżeli parę złotych wpadnie do kieszeni dzięki temu, że umilamy wam i sobie czas, to czemu by nie? Dokładnie. To nie są jakieś kokosy, że my $100 zarabiamy na jednym filmiku. Nie, to nawet jeżeli będzie parę dolarów, to będzie fajnie. Naprawdę, my tego nie robimy dla pieniędzy, ale jeżeli możemy zarobić, to czemu nie? Chodzi o to, że fajny jest ten aspekt, że należymy do tego partnerstwa, ale nie jesteśmy ograniczani w żaden sposób. To jest bardzo przyjemny aspekt, bo możemy dalej robić to, co robiliśmy i będziemy dalej robić to, co robiliśmy i robimy, tak jak to robimy. Tak jest, nic się nie zmieni. Po prostu mając pewne benefity, jak się mówi? Korzyści. Korzyści. No. Materialne, tak. No i... Ja się cieszę, naprawdę. Zmieni się tylko to, że mamy na szacie graficznej TGN, że mamy w polecanych TGN. Po prostu będzie się pojawiać marka, logo będzie się pojawiać. Taki momencik przed każdym filmikiem będzie pojawiać się. No i koniec, nic innego się nie zmieni, naprawdę. No, cała filozofia. W sumie to już koniec tematu z partnerem. Mamy partnerstwo. Wielu z was uważało, że powinniśmy go mieć, więc... Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to nam pomoże w miarę się jakoś rozwinąć na wyższym poziom. No dobrze.
Przejdźmy dalej, to jest koniec tematu o partnerstwie. Ja chciałbym o swoich zagramie powiedzieć. Wiedźmin to jeszcze końca nie widać, mogę wam to powiedzieć szczerze. Zakończyłem Still Life i bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobała ta gra. Tak swoją drogą, nie? No kurde, bo jestem mądry. Może to się wydawać, że nieprawda, ale ja jak się zastanowię czasami, to jestem mądry. Chodzi o Black and White 2 i Bioshocka 2, ponieważ Black and White 2 miał się pojawić przed Bioshockiem. I chodzi o to, że jednak zrobię najpierw Bioshock 2, a potem Black and White 2, ponieważ nie bardzo jestem pewien, jak ma wyglądać rozgrywka Black and White 2 w moim wykonaniu. Wciąż jestem rozdarty pomiędzy dobrym a złym, więc poczekajcie chwilę. Jak to filozoficznie, tak życiowo. Rozdarta dusza przez Black and White 2, przez Czerniebiel. No dobrze, i no pojawi się najpierw Bioshock 2, a potem pojawi się Black and White 2. I mam jeszcze dla was niespodziankę, którą wam obiecałem wcześniej. Bardzo się cieszę na nią, naprawdę się nie mogę doczekać, aż zacznę ją nagrywać. Wiesz, o co chodzi, tylko nie pamiętasz. Co to jest? Wspominam. Bo ja sam nie wiem, czy wiem. Ja mu zawsze mówię po nagraniach, ale on się zawsze pyta na nagraniach, ja nie wiem. No dobrze, to teraz... Teraz moje gry, jeśli chodzi o moje nagrania. Przede wszystkim Vampire The Masquerade Bloodlines. Jest już sporo nagrany, mało tłumaczony, w bardzo wolnym tempie. Za to was przepraszam i nie wygląda na to, żeby się miała ta sytuacja w jakimś sensie poprawić czy przyspieszyć. Ale nagrywam go, mam nadzieję, że jakoś krótko szybko go skończę. Samo tłumaczenie nie będzie tu problemem. To jeśli chodzi o Vampira. Nie martwcie się, on jest nagrywany i tak dalej. Co tam dalej? Darkness Within 2, które zacząłem tak naprawdę pochopnie nagrywać. Już zapomniałem, że on Darkness Within 2 nagrywa. Właśnie. Ile ty gier nagrywasz? Ja człowieku, no. Ale chodzi o to, że... Jeszcze IB zaczął sobie w środku. No. Nie, IB to było przed. No, było przed. Wracając, na chwilę chyba, wiecie co? Zaprzestanę, dopóki nie wygra na pewno Alana Wake'a, który jest... Przepraszam serdecznie. Zbliża się ku końcowi. Zbliża się ku końcowi. I chodzi o to... A skąd wiesz, że się zbliża ku końcowi? A nie wiem, ale tak mi się wydaje. Aha. Tak czy inaczej, Vampir się kończy tak naprawdę... Alan Wake też mi się wydaje, że on tak fabularnie tak... No zobaczymy, jak to będzie, bo tak się... Ja już go tłukę o to, żeby on zaczął robić Deus Ex Human Revolution. Ja chciałem powiedzieć, bo wam obiecał już jak dawno temu. Obiecał wam, kiedy ja Max Payne'a nagrywałem. Kiedy 500 widzów, pamiętasz, zapowiadałem, żeby nagrałem, bo kiedy 500 widzów pamiętam. 500? No. Później po Szczecinie. Jezus. Tak było, że na, powiem, zapowiadałem, że na E3 będzie Deus Ex Skyrim. Był na E3 Deus Ex Skyrim. Kiedy ja mówię Skyrim, to od razu mi Skyrim. Skyrim. Tak. Skyrim też jeszcze poczekacie sobie długo, ponieważ Wiedźmin musi się skończyć, prawda? Ale wracając, jeszcze Fallout New Vegas. On to się szybko nie skończy. Koniec. No to tyle, no. Jeszcze chcieliśmy zacząć, że oczywiście wiecie... Malaki! No małaczki małe. O nich. Zapomniał o najważniejszym let's playu. No po prostu nie wierzę. Powiem to jego małaczkowi, kiedy zaczniemy grać. Nie! Tak wielkie nas. Tylko nie on. Musimy zaznaczyć. On mnie bije. Musimy zaznaczyć bardzo ważną rzecz, bo dla nas jako studentów zaczyna się dopiero rok szkolny, tak? Od października, a dzisiaj jest już koniec września. Kończy się wrzesień. No. Tak, drabię się po nosie, bo ja nagrywam to w sierpniu. Bo to nie jest wrzesień. Nie, po prostu Słuchajcie, chodzi o to, że zaczną nam się zajęcia, mam ich strasznie dużo. Mamy bardzo dużo zajęć poza też uczelnią i będziemy niestety mieli mało czasu na nagrywanie. My będziemy starać się wam wysyłać jak najwięcej filmów. Szczególnie też jesteśmy zobowiązani co do TGN. Bardzo chciałbym wysyłać jeden film jak dotychczasowo dziennie, ale jeżeli nam się nie uda w tygodniu wysyłać dużo filmów, to będziemy próbowali na weekend wam więcej wysyłać. Na przykład jeden w sobotę rano i jeden wydaje wieczorem. Wydaje mi się, że jednak będzie tak by... Wysłowić nie potrafi człowiek, no. A potem się dziwisz, że ja reprezentuję nas w każdej formie. Bo ja jestem wizerunkiem. Tak. Nie, słuchajcie, chodzi o to, że po prostu na pewno kilka tych filmów się będzie pojawiać na tygodniowo. Może jednak... Może niekoniecznie dzień w dzień. Bo czasami to nie będzie, jak to powiedzieć, osiągalne, bo oczywiście te terminy będą nas gonić nie tylko właśnie. Tak. Nie tylko, właśnie jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy też zobowiązani do TGN samego tworzyć. Z tym, że jak będziemy tworzyć, no, ale że zmieścimy się... Żadnego deadline'u nam w sumie nie wyznaczyli, że pod koniec miesiąca musicie wysłać, przypuśćmy, 20 filmów. To jest bardziej czysto etyczna i moralna, jak to powiedzieć,
sprawa tego, że chcemy nagrywać. My chcemy, żebyście wy też mieli zabawę. Prawda? Ale bardziej nam zależy właśnie na tym, żeby wysyłać z waszego powodu, że chcecie obejrzeć. No właśnie, o to mi chodzi. No. O to mi chodziło. Dokładnie. Chciałem zaznaczyć pomysł vlogów, które nie wyjdą. No. Byłem zachęcony strasznie na drugim filmiku informacyjnym, żeby je robić, ale Reaper mi tak sceptycznie przedstawił całą sprawę, tak negatywnie, że odechciało mi się strasznie i niestety przynajmniej na jakiś czas, na bardzo długi czas, bo... Sorry. Niestety, no odechciało mi się. Wy wszyscy chcecie, żebym nie nagrywał Black Mirror 2, żebym vlogów nie robił. Idźcie. Ja. Ty. To ja mówię. Ja się go pozbędę. Black Mirror 2? Nie! Black Mirror 2? A patrzcie, zaczyna się. Black and White 2 też się okaże, żeby mnie nagrywał. Nie, Black and White 2 ja sam proponowałem. To jest mój reżim tutaj w tej spółce. Zaczynamy pomysły z live streamem, ale... Znaczy zaczynamy próby i tak dalej już od jakiegoś czasu. I w sumie nieźle idzie i mamy parę gier na oku, które mogliśmy nagrać na live stream. Tak. Jeżeli się uda. Ale zrobimy to na więcej widzów. Ja nie chcę mieć takiej sytuacji, że mam 3000 widzów. Mamy ponad 3000 widzów. Dziękujemy wam, kochani, za oglądanie nas. I chodzi mi o to, nie chcę mieć takiej sytuacji, że mam 3000 widzów. Powinno być na live streamie, prawda? Powinno, tak teoretycznie. Przypuśćmy, że nie będzie... W teorii też powinno być 3000 minimum wyświetleń każdego filmiku. No tak, ale nie o to mi chodzi. Ale pomińmy to. To już był drugi... Tylko. O tym już był informacyjny, tak. O tym już był. Tylko tak wspomnę. Nie wchodźmy na ten lód. I chodzi mi o to, że nie chcę mieć takiej sytuacji, że wejdę na live streama, a tam będzie 5 osób. Tudzież 10. Nie, ja chciałbym tak wejść. Będzie. Ja chciałbym wejść i żeby tam było przynajmniej kilkadziesiąt osób. Fajnie by było takie 50 minut. Tak. Minimalnie no z 50? Coś takiego. Coś w tym stylu. Wyobraźcie sobie, jak fajnie było nagrywać na live streamie jakąś przygodówkę, a wy na czacie pomagacie mi rozwikływać zagadki. No fajnie. To byłaby fajna sprawa, albo nagrywamy jakąś lekką rzecz. Albo możemy my nagrywać live streama, a wy sobie na przykład z nami w coś pogracie, jeżeli będzie taka możliwość. Mhm. Niedawno, to jest bardzo dobry pomysł. No. Niedawno myśleliśmy o serio z Sam HD, ponieważ to jest gra za śmieszne pieniądze, a tak daje radość z gry. I ma oczywiście połączenie internetowe, można grać w kilkunastu chyba nawet. Nie wiem, czy ludzie by chcieli to oglądać na live streamie. Dlaczego? Bo to ze mną, w roli głównej. Na live stream to mi się wydaje, że... No dobrze, to chyba byłoby na tyle, prawda? To chyba wszystkie informacje, które chcieliśmy zawrzeć. Partner, wszystko już powiedzieliśmy, prawda? Bioshock 2 przed Black and White. Ja się nie umiem wysłowić. Bioshock 2 przed Black and White 2 się pojawi. Witcher będzie oczywiście bardzo teraz często nagrywany. Naprawdę nie mogę się oderwać od tej gry. I jeszcze, no ty, no to Vampire The Masquerade tradycyjnie, tak, który się nie będzie pojawiać oczywiście szybko. Alan Wake teraz będzie pełną parą się pojawiać, jak rozumiem, tak? Tak, najprawdopodobniej, najwygodniej mi jest jego jednak nagrywać. No, no i co jeszcze? Dalej tam. Darkness Within, tak, ale chyba Darkness Within będzie po Alanie Wake, tak? Żeby jednak wygodniej było mi nagrywać te projekty, które już zacząłem tak mocno, jestem już minimum w połowie, Vampir to już mocno jest dalej. I myślę, połowa zadań jest już za mną w New Vegas i mi się wydaje jeszcze, że Alan Wake tak samo jestem już jakoś dalej niż w połowie, więc to powinno pójść jak z bicza strzelił. Jeszcze nie będzie, będzie niespodzianka z mojej strony, ale to za jakiś czas. Zarzuciliśmy pomysł z vlogami, przykro mi. I live streamy pojawią się na może 5000 widzów, coś takiego, więc nie pytajcie się kiedy, około 5000 widzów, to was tam poinformujemy i tak dalej, może zrobimy kolejny ten vlog, prawda? Jak najprędzej, mam nadzieję. I chciałbym jeszcze od siebie dodać jedną rzecz informacyjną, tak na temat wideo, tak chodzi mi tylko technicznie. Dostałem ostatnio wiadomość o tym, znaczy informacja, to. Pytanie było skonstruowane w dziwaczny sposób, ale tak wiesz, tak, żeby nie było, żeby nie było, bo ktoś mnie zapytał, znaczy zapytał, nie było question mark, znaczy znaku zapytania, nie było znaku zapytania, prawda?
I no w ogóle skonstruowanie tego pytania było tak beznadziejne, że ja musiałem parę godzin siedzieć i o co chodzi? Kto to? Tak, tyle mu zajmuje głównie myślenie nad wszystkim. Tak nad siedzę przyrodką. I siedzę, a potem się dziwicie, że pojawia się vlog jeden tam na parę miesięcy. Ja tak siedzę i myślę, co by tu powiedzieć? No dobrze, i zapytała mnie, bo to była użytkowniczka YouTube'a. Była? Jest. Znaczy, to było na mnie zapytała, tak? Wcześniej. Chodzi mi o to, że zapytała, jakie tagi dodałem do Still Life, żeby odnośniki były... odnośniki dotyczyły Still Life. No to ja powiedziałem na początku, bo nie zrozumiałem pytania, o co chodzi, bo to było dziwnie skonstruowane, naprawdę. Teraz nie pamiętam, jak to było, może kiedyś wam powiem tego. Nie ma sensu. Nieważne, nie będę rozdmuchać tej sprawy, ale ludzie, w tagach dajemy tytuł. Umieszczacie. Zawsze tytuł dajemy, umieszczamy informacje na temat filmu. Jeżeli nie stricte informacje, znaczy, tylko nie, znaczy na przykład no, Still Life, no to przygodówka, sam Still Life tytuł, prawda, dajecie. Jeżeli to ja Jazgot nagrałem, to daję tam na przykład Jazgot czasami. No naprawdę. Na przykład to jest film, jak jest informacje, tak? Dajemy informacje. To będzie w tagach partner, informacje, let's play, zagrajmy wy i takie tam, nie? Jeżeli dajecie w tagach w let's playu, przypuśćmy Still Life, tak? Ten nieszczęsny Still Life. Dajecie to w tagach no bo ciągle ten Still Life, Still Life. Dajecie gotowanie, no to wyjdzie wam z gotowaniem, no. Jak piszesz w tagach Still Life hamburgery, tak? Piszesz hamburgery, to ci może wyjdzie jak czy Still Life na przykład. Wiesz, no jak ja odpisałem tej osobie, tak? Tak, i po prostu ona znaleźć... do mnie, że ktoś jej podał złe na początku. Jak można złe tagi podać? Ja nie rozumiem. Słuchaj, wpisz w Still Life może... seks bez kondoma. No. I ty jeszcze się na to nabierasz, człowieku, i to wpisujesz w tagach? Może. Może było tak. Nie, no. Że ta użytkowniczka wpisała zwyczajnie coś innego w tytule roboczo, tak? I jak to wysłała, to się zdziwiła, że może, że po prostu jej coś, nie wiem, nie pozmieniało. Nie A wiem. Nie pojmuję, jaka logika. Jeżeli robimy film Zgotuj z nami, to nie napiszemy tego zagraj z nami w kuchni w robienie kanapy. Zagraj z nami w Gotuj z nami. No dokładnie, ale nie wiem, no naprawdę, po myślunku troszkę. Dokładnie. No to tyle będzie. Nie żebym miał do was pretensje. Pytajcie się, kto pyta nie błądzi. Ja wam bardzo chętnie odpowiem. Ale jak ja wam odpowiem? Tak normalnie, bo ja nie odpowiadam jakoś wulgarnie czy coś. Po prostu jestem bardzo grzecznym człowiekiem. Ale próbujcie zadawać pytania po polsku, po ludzku. I jeszcze chodzi mi o to, że jak ja wam piszę odpowiedź, nawet nie wymagam, żebyście napisali dziękuję i tak dalej, ale jak już odpowiadacie, to pomyślcie, co macie zamiar napisać, a nie bluzgacie mi tutaj i tak dalej. A potem się ludzie dziwią, że ich blokuję, bo mnie obrażają. No, bez sensu. Był taki przypadek, sorry. Jeden przypadek był tylko. Tylko jeden się zdarzył taki przypadek, że osoba mi odpisała w tak wulgarny sposób, że ją zablokowałem. Uraziła mnie. A mnie trudno urazić. Nie wiem. No dobrze, nieważne. To będzie na tyle cały filmik. Dokładnie. Dziękujemy wam za 3000 widzów. Mamy nadzieję, że będzie więcej ich. Dziękujemy widzom specjalnym, którym zawsze dziękujemy. No i pozdrawiamy TGN. I TGN, dość. No i tam tych w partnerstwie TGN, bo wszyscy jesteśmy wielką rodziną. No wszyscy zagrajmy, że to wielka rodzina tak naprawdę. No dobra, no do zobaczenia następnym razem w kolejnych filmach informacyjnych, czy też zagrajmy wy. Cześć. Siemano.